kupić? Witam was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek z Daily Clyta. Krótkofalówki działają znacznie lepiej. Tak, nie przerywajcie. Ostatnio zauważyłem, że seria z Daily Clyta ma coraz to mniej wyświetleń, więc zastanawiam się, czy zmiana troszeczkę trybu nakrywania pomoże. To znaczy, nie planuję już dawać większości tras, które robię, a już na samym miejscu będzie to, co ciekawsze, będzie już na miejscu. Ludzie mówią, że ktoś włączył anteny. Tak, ja. Dobra, idziemy teraz po kolei. Tu mamy trujące zioła. Masz mój tojad. Dobrze. Zakładam, że łatwo nie było. Mam coś dla ciebie. Zasłużyłeś sobie. 250, dobra. Pomów z Tobiasem, broń ostateczna. A, jeszcze nagroda. Okej, to sobie zróbmy Tobiasza. Znowu będziemy jechać zombiaki jego maczetą. Crane, właśnie ciebie miałem nadzieję zobaczyć. Ulepszyłem moją maczetę. Znaczy, twoją maczetę. Powinna działać inaczej. Może, jeśli się nie rozleci. Trzymaj. Przetestuj ją i daj znać, jak wyszło. No, szczególnie ten motyw o rozpadaniu się napawa optymizmem. Cóż, ponoć ćwiczenie czyni mistrza. Ła. Jezu, jak przez... Dobra, trzeba chwilę odsapnąć. Bo tutaj już nie mamy nieskończoność. A tu już? Działa całkiem nieźle, choć ma swoje wady. Chyba spaliłem sobie brwi. Tak. Dzięki, ale nie mogę teraz rozmawiać. Tu nie jest bezpiecznie. Dam ci znać przez radio, kiedy znajdę nowe lokum. Muszę lecieć, pa! Okej. Okay. Jakaś nagroda czy coś? No dobra, nie, to nie. Dobra. To w takim wypadku lecimy... Może sobie zrobimy jeszcze tego. Ze skakaniem. Skakaniem, zbieganiem, o. To jest niżej, o. Tu. Hej, widziałem, jak tam biegałeś. Jesteś zwierzy, prawda? Słuchaj, czy mógłbyś mi pomóc? Zrobiłbym to sam, ale nie jadłem i nie spałem od kilku dni. Jestem kompletnie wykończony. Jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz? Mam dostarczyć leki paru chorym ludziom. Poczekałbym, aż zjem i się prześpię, ale te leki popsują się do tego czasu, rozumiesz? Trzeba je dostarczyć szybko. Ej. Chcesz szybko? Ja mu pokażę, co to znaczy szybko. Ła. No to nie było miłe. O! Nie, to nie tak to miało wyglądać. Dobra, pierwsze jest tutaj. A lecimy dalej. Tu mamy kolejne. A. O, żeby nie skoczyć i sobie w przedniej części głowy nie rozwalić. No właśnie. Ła. A i jeszcze jeden. No, to nie było trudne. A to jeszcze dalej jest.
Dzięki. Może teraz uda mi się coś zjeść i złapać kilka godzin snu. Na pewno nie zaszkodzi. Dobra, to lecimy na Most Niesławy. I jesteśmy prawie na miejscu. Na Most Niesławy generalnie na... Musimy się dostać tam na górę. I możemy to zrobić na dwa sposoby w tym momencie. Możemy albo pomalutku przejść po tym, bo twórcy raczej nie przewidzieli, chociaż kto ich tam wie. I wówczas przejdziemy sobie na samą górę. Lub podejść tam do tych filarów i się pomalutku z filara na filar wspinać. Wspinaczka wydaje mi się, że będzie dużo ciekawsza niż takie łażenie, bo teraz tak, żeby tu skorzystać z tego, robimy po prostu w ten sposób i trzeba balansować, żeby nie spaść. I w ten sposób jesteśmy w stanie dotrzeć na sam szczyt. O! Tylko, że to zajmuje kupę czasu i jest tu nudniejsze niż wspinaczka tamtejsza. Więc ja sobie to daruję. Tak, i tak, na pewno da się wejść, bo niejednokrotnie to robiłem. Natomiast my pójdziemy dalej, do tego, co de facto było przewidziane przez twórców. A, i liczy się tylko to najdalsze. Chociaż to drugie też, jak widać, można by było próbować. Natomiast te... No już za nisko byśmy trafili. I ze zombiaków tu od groma i my zaczynamy tam, gdzie jest radiowóz. Okej. I idziemy. Dobra. Na górze będzie miejsce, gdzie będzie można się przespać do nocy. Więc nie będzie tak, że trzeba będzie nie wiadomo jak czekać. Więc wbrew pozorom zadanie, mimo że wydaje się bardzo trudne, jest tak naprawdę dziecinnie proste. I teraz na drugą stronę i tu trzeba uważać. Cześć. Do widzenia. I teraz tak, tutaj rurą. Włączmy sobie światełko i chyba, jeżeli nie mogę, tu trzeba teraz skakać. Dobra, jesteśmy teraz po tym, bo oczywiście nie mogę, bo może być za prosto. Okej, tutaj trzeba bardzo uważać, bo jak klikniesz za dużo razy spać, jeśli kliknie, to można spaść. Zapomniałem o nim. Ale co by na to nie powiedzieć? Jesteśmy tu? A, zespiło nas dokładnie tu, gdzie byliśmy. No i jesteśmy w zasadzie na miejscu. Teraz tak. Lampy są wyłączone teraz, więc i tak musimy pójść na drugą stronę. Bo tam po drugiej stronie będzie bezpieczna strefa. Mamy chyba tu albo piętro wyżej mamy bezpieczną strefę. Jest bezpieczna strefa. I tu w zasadzie możemy poczekać do nocy.
Nie bojąc się tak naprawdę o nic, bo żaden z zombiak tutaj nie wlezie. A nawet jakieś się renderują tam na dole. Tu mamy wieżę, wieżę Raisa. Nie, to nie jest wieża Raisa, chociaż może. No dobra, nie przedłużając, idziemy spać. I w nocy zaczniemy zbierać. Teraz tak. Te tutaj nie świeci. Nie ma diody zapalonej. Jeżeli teraz spróbujemy to otworzyć, to nas prąd pokopie. Natomiast tutaj, jak widzicie, jest dioda i to już można pobrać. Trzeba uważać, żeby nie spaść. O. Teraz na drugą stronę. O, w sumie. A. I tu jest jeszcze jedna świecąca. Ale nie gaś mi się latarko. A bo my nie mamy tego zadania zaznaczonego, dlatego nam tak nie świeci. Aha, bo my to robimy wcześniej. On jeszcze nam nie dał tego zadania. A. Ja byłem przekonany, że mieliśmy już je. Znajdź grupę, znajdź lornetkę. No nic. Dziwne. No nic. I tu będą kolejne. No to zrobimy sobie to zadanie zawczasu. A, tutaj, po tej stronie. Widzę, tutaj nawet zrzut jest. I po niego byśmy się chyba nawet wybrali. O, tam jeszcze świeci. Zrobimy to w następujący sposób. To już chyba wszystkie, tak. Gdzie my to mamy? Tu w wodzie, a to nie ma problemu. Mam jakieś flary przy sobie? 21 flar, bomba. Flary są moim zdaniem dużo lepsze niż te ogniki w nocy. Dużo wygodniejsze. Okej, a tu nie mogę, tu nie mogę. Nie chcę się znowu wspinać tam. Dobra, próbujemy, skaczemy. Trafiliśmy. Fu, jakaś roślinka. Ej, nie pamiętam. Algi. One do czegoś były. Bo teraz już nie przypomnę sobie do czego. Ej, trzeba wypłynąć i oczywiście nic nie widać. Gdzie ten zrzut? Tam gdzieś. No w sumie teraz to bez różnicy, czy mam latarkę, czy nie. Mam nadzieję, że YouTube za bardzo tego nie przyciemni. To, co za chwilkę zrobię, będzie troszeczkę bez sensu. Ale umożliwi trochę widzenie wam. A, nie mogę rzucić tym. Okej. Okay.
I on wylądował do wody, czyli to wbrew pozorom jest dla nas bardzo wygodne, bo nie będziemy musieli martwić się o to, czy nas ktoś zje po drodze. Dobra, teraz wypłyńmy. O, chyba nie widzę nikogo podejrzanego, zresztą tutaj zaraz jest... Tutaj jest. O. Okej. Dobra, w razie czego mamy flary. A o tym nie pamiętałem, albo nie wiedziałem. Dobra. Może nawet spróbujemy któregoś upolować. No, ale gdzie one są? O, jest. Oj, tam jest jakiś. Weźmiemy sobie tego, jest bliżej. Trochę was tutaj za dużo. Ła! Tu nie jest bezpieczna strefa. Dobra. Było blisko. Dzień dobry. Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać. Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić. Ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy. Pójść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. Chyba mi się głos przez chwilę wyłączył. Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Obiecywać nie musisz, i tak tam pójdziemy. Dobra, teraz tak, tu mamy bezpieczną strefę, to prześpijmy się do rana. Tu. Niby jest zaznaczone łóżko. Tutaj? A. Trochę punktów udało nam się zyskać. Zobaczmy, czy masz tutaj... Chcesz robić interes? Tak.
Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Lipa. Dobra. Bo ja w tym momencie... co ja miałem w tym momencie zrobić? To ja w tym momencie wrócę do... oddać... Spieprzaj stąd, człoku! A jednak miałem żarówki. To to do mnie? Jak miałem za żarówki, ale... Nocny ognik... Jak przeżyć... Znajdź lornetkę... No nic. To ja w takim wypadku skoczę z powrotem tutaj. I widzimy się w takim wypadku na miejscu, chyba że po drodze trafię coś ciekawego, jak na przykład ten zrzut. O. Na co się gapisz, co? A, tu postrzelałem do niego, ale po nim już śladu nie ma, więc nawet nie będę się rozglądał. Obiegniemy sobie, licząc, że uda się zdobyć. Sorry. Ważniejsze sprawy. Ej, już widać. Dym. To niedaleko. O, od razu policyjny samochód będzie można ogarnąć. Zawsze mnie to zastanawia, że przy tym nigdy nie ma zombiaków. Akurat przy tym powinny być. Sprawdźmy jeszcze tylko sobie ambulans. Czy ambulans? No oczywiście. Sztylet i kosztowności. Dobra, to wracam do wieży i widzimy się na miejscu. No i jestem przy wieży. Zobaczymy, jak to pójdzie z tym zadaniem. Najpierw oddajmy sobie to. Dzięki, świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. O. Mamy nowy poziom przetrwania. I to, co ja bym chciał sobie wziąć, nazywa się linka z kotwiczką. Bardzo, bardzo... Rzecz, która jest w zasadzie niezbędna, moim zdaniem, od pewnego momentu. I ją sobie zamontujemy tu. Aha, jeszcze tak, karabin trzeba zostawić. A widzicie, na razie nam się nie przyda do niczego. Flary... W sumie flary... Nigdzie w haranie nie trafisz lepiej. Też. Chcę wszystko, dobra. A zobaczmy, co ty masz ciekawego dla mnie. Corders. Zastanawiam się... wybuchające strzały. Poprosimy. Ale spróbujemy sobie tego tanie maczeta. Ranie nie trafisz lepiej. Spróbujmy go. O... On ma 180, to zezłomujemy, to też. I teraz tak, co my możemy ci tutaj zrobić? Niewielką premię do uderzenia. Efekt zatrucia, krwawienie, elektryczności, to dajmy sobie to. I wypróbujemy to przy następnej nadarzającej się momencie.
A, zerknijmy teraz tutaj. Sygnał radiowy jest silniejszy. Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki! Masz żarówki z mostu? Ale jak? Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. No i super. Omiałem tego to zadanie. Ciekawe. Zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Może sobie zrobimy tą skrytkę Osmana jeszcze na koniec. Zobaczmy, a ile ja w ogóle mam już nagrania. Dobra. O, sorry. I to sobie zróbmy jeszcze skrytkę Osmana na koniec i będziemy mogli pokorzystać z tego naszej nowej broni. O. Zobaczymy, jak wyjdzie. I ustawmy sobie tylko linkę z tym, bo to jest przydatne do wszystkiego. I do wspinaczki. I nawet do zombiaków. Dobra, biegnę. Gdzie? Proszę cię, proszę! Tu jestem! Tu jestem! No nie krzycz tak. Myślałem, że już po mnie. Dzięki, chłopie. Nagrodę. I biegniemy po zrzut. Aha, zrzut jest tam, dobra. Tam mnie raz pokonali. Teraz powinienem dać radę. Dobra. Bez problemu. Dobra, i biegniemy do skrytki Osmana. Skrytka Osmana jest gdzieś tam. Tutaj. Zobaczymy, jakie to skarby będą. Oj, oczywiście. Nie mógł mi dać pełnego zestawu kluczy. Zobaczymy, czy było warto. Powiedzmy. Będziemy mogli tego nadziaka wymienić. Co jest, no? A. Takie proste to było? Tego nawet nie będę podnosił.
Posążek. Oj. Trochę cennych rzeczy. Szkoda, że nie mogę przytrzymać tego i że podnosił po kolei, tylko muszę za każdym razem klikać. Coś jeszcze? Nie. Ale skoro już tutaj jesteśmy, to sobie otwórzmy jeszcze to. Może będzie coś fajnego. Nic godnego uwagi. Dzień dobry. Ale dobra, nie przeciągając, myślę, że na dzisiaj byłoby tutaj to wszystko. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, no i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!